Witamy Was w kolejnym odcinku z cyklu Mam Pasję. Dzisiaj gościmy w Poznaniu na konferencji Effect Toastmasters. Toastmasters to międzynarodowa organizacja, która kształci mówców i liderów. Z tej okazji mam przyjemność porozmawiać z Anią. Ania jest członkinią organizacji Toastmasters, jednak prywatnie interesuje się matematyką, uczy matematyki, pięknie rysuje i dzisiaj więcej nam o tym opowie. Aniu, dlaczego wybrałaś taką trudną na niektórych dziedzinach jak matematyka? Dlaczego z tym wiążesz swoją karierę zawodową? Wszystko zaczęło się, jak byłam jeszcze bardzo małą dziewczynką i to dzięki moim rodzicom zaszczepiłam w sobie matematykę, ponieważ tata uczył mnie od najmłodszych lat wszystkiego z matematyki do przodu. I jak ja umiałam więcej rzeczy na matematyce, no to też mnie to pasjonowało i chciałam robić tego więcej i więcej i więcej. A jeszcze, dodatkowo jeszcze też uczyłam w domu swoją siostrę i od tego się zaczęło. Mhm. Czy ze względu na to, co robisz, otaczasz się matematyką każdego dnia, wykorzystujesz ją każdego dnia, na przykład idąc do sklepu, przeliczasz ceny produktów, obliczasz, który zakup bardziej się Tobie opłaca? Staram się wykorzystywać to na co dzień. Na pewno szacuję mniej więcej, ile mi wyjdzie, żebym wiedziała, czy mnie w ogóle na to stać, ale nie jest to jakimś dla mnie priorytetem. Po prostu z czasem to jest nawyk i wykorzystuję to nawykowo, nie myśląc już o tym. Na początku oczywiście trzeba się tego procesu nauczyć, no to jest bardzo łatwe. A w jakich sytuacjach to wykorzystujesz? Czy tylko w sklepie, czy też są inne sytuacje, które możesz przytoczyć? Na przykład... Myślę, że najbardziej to są takie rzeczy finansowe, jak zastanawiam się, czy chcę wziąć kredyt na samochód, czy jednak postaram się odłożyć więcej pieniędzy, to w takich bardziej praktycznych rzeczach staram się to ograniczać do praktyki, a nie do teorii. Rozumiem. Poza matematyką wiem również, że pięknie rysujesz, że wykorzystujesz ten rysunek w nauczaniu matematyki. Czy uczyłaś się rysować sama, czy uczyłaś się sama wykorzystywać ten rysunek w praktyce, czy też korzystałaś z kursów, ze szkoleń? Uczyłam się tego sama. Po prostu trafiłam w pewnym momencie na grupę na Facebooku, która się nazywa Myślografia i tam podpatrywałam lepszych, jak oni to robią, a że mnie strasznie pasjonuje matematyka, więc starałam się to przełożyć w jak najprościej, żeby to nie było trudne dla uczniów. Tylko, żeby to było przykładami i rysunkami z ich życia, żeby mogli sobie to wytłumaczyć. Szczególnie młodsze dzieci jeszcze nie potrafią sobie zobrazować liczb, więc jak mówimy dwa, no to mówimy na przykład dwa jabłka, dwie gruszki i wtedy też jest o wiele łatwiej. Mhm. Dlatego sama się wszystkiego uczyłam. Zamierzam też wziąć udział w różnych szkoleniach, żeby być jeszcze lepsza. Widziałem, że łączysz ten rysunek z matematyką, że łączysz z nauczaniem matematyki. Czy takie wykorzystywanie rysunku, czy taka nauka przy pomocy rysunku, tak zwana, jak to widziałem, jak to określasz, matematyka wizualna, ta metoda jest efektywniejsza od innych, na przykład, które mamy w standardowej szkole? Myślę, że tak, ponieważ większość uczniów jest wzrokowcami, jak coś zobaczą, to więcej, łatwiej zapamiętają i nie muszą dodatkowo siadać w domu, jeszcze się uczyć, tylko potrafią sobie skojarzyć z tymi rzeczami, które się dowiedzieli wcześniej, czy wyobrażają sobie na przykład ten zegar i te godziny, jak chcą przeliczyć, ile to minut minęło, jest po prostu łatwiej. Wielokrotnie spotykam się z opinią, którą nawet słyszałem od swoich wykładowców ze studiów, że młode osoby mają coraz większy problem z nauką matematyki, fizyki i innych kierunków ścisłych. W jaki sposób Ty to oceniasz? Czy faktycznie mamy coraz większy kłopot? Czy faktycznie widzisz taką zmianę, niekorzystną zmianę? Widzę, ponieważ coraz trudniej jest zdać na przykład maturę z matematyki. Nie dlatego, że zadania są coraz trudniejsze, tylko dlatego, że
coraz mniej osób myśli w sposób logiczny, stara się tylko wykuć na pamięć, a nie zrozumieć tego. I myślę, że to jest takim największą bolączką młodych uczniów, czy też maturzystów. Myślę też, że jeśli jest nauczyciel odpowiedni, jeśli ten nauczyciel ma pasję, to jest w stanie też zarazić ucznia swoją pasją, bo po prostu cały tym żyje. I ja na przykład bardzo też kładę nacisk na to, żeby nastawiać uczniów do matematyki w sposób pozytywny, żeby to nie było takie, znowu ta matematyka, znowu muszę te liczby liczyć, tylko ja też to strasznie kocham i chcę, żeby moi uczniowie też z czasem pokochali. I na przykład jeśli słyszę po jakimś czasie, po korepetycjach, że uczniowie mówią: wow, teraz chodzę na sprawdziany i wiem, jak mam to liczyć. I chciałabym, żeby kiedyś też wdrożyć taki program, żeby jednak nauczyciele też byli bardziej otwarci na tą wizualną część, bo będzie to o wiele bardziej kreatywne i atrakcyjne dla uczniów, ponieważ teraz żyjemy strasznie szybko i nikomu się nie chce zastanawiać, jakie mam to zadanie policzyć, łatwiej jest się nauczyć schematu. Dlatego też stworzyłam taką zamkniętą grupę na Facebooku Wizualna Matematyka i tam mam ponad 2500 nauczycieli matematyki, też trochę uczniów, którzy się pasjonują matematyką i rodziców, którzy potrzebują pomocy. I tam wymieniamy się doświadczeniami. Mam nadzieję, że z czasem ten system edukacji też się zwiększy i będziemy w stanie zarazić uczniów naszą pasją. Za to trzymamy kciuki. A uczniowie często pytają, do czego nam się to w życiu przyda? Czy te całki, funkcje, granice albo inne bardziej zaawansowane obliczenia są nam naprawdę w życiu przydatne? Co ty o tym sądzisz? Czy faktycznie w obecnym systemie edukacji powinno to być nadal nauczane, czy jednak powinniśmy ten system edukacji zmienić? To, o czym wspomniałeś, o całkach, to jest dopiero na studiach, więc jak już ktoś idzie na studia i ma całki, no to musi chcieć iść w jakimś kierunku albo architekty, programisty, czy też finansisty. Jeśli chodzi o pochodne, no to też jest rozszerzona matematyka w liceum, więc już ktoś musi się tym interesować, żeby się takich rzeczy uczyć. Myślę, że ta wiedza, która jest teraz przekazywana, powinna być dalej przekazywana, bo jeśli dziecko zaczyna pierwszą klasę podstawówki, to tak naprawdę nie wie, kim będzie. I nie możemy wtedy go ograniczyć tylko, powiedzmy, do minimum, bo jeśli on akurat będzie chciał więcej, no to będziemy mogli mu pomóc i pozna też te zagadnienia. A jeśli będzie chciał tylko minimum, no to też się postaramy, żeby wyciągnął z tego minimum jak najwięcej. I najbardziej jest ta matematyka wykorzystana, jeśli chodzi o, na przykład, jeśli maturzysta kończy szkołę, no to za chwilę, jeśli pójdzie na studia, no to będzie chciał gdzieś pracować, więc też spotyka się z swoim pierwszym, przyszłym pracodawcą, może negocjować swoje zarobki, będzie wiedział, co to znaczy brutto, netto, czy też jak będzie musiał pracować na systemie prowizyjnym, to dzięki temu będzie mógł sobie oszacować, wyliczyć, czy te warunki, które mu proponują, są odpowiednie. Albo na przykład jak będzie chciał sobie pomalować pokój, to będzie potrafił policzyć, ile tej farby ma kupić, czy też ile zmieszać farby, żeby mu starczyło. To są takie bardziej też praktyczne aspekty. Może nie są wykorzystywane jakieś funkcje trygonometryczne, to bardzo rzadko wykorzystujemy, chyba że pójdziemy w programistów, analityków finansowych, to wtedy jak najbardziej. Ja osobiście również jestem zwolennikiem matematyki. Jestem z wykształcenia inżynierem, do tego też musiałem się uczyć całek, pochodnych i innych rzeczy, o których wspominałaś. Natomiast co nam daje matematyka w codziennym życiu? Co w nas rozwija? Co dzięki temu możemy zyskać? Myślę, że najbardziej możemy zyskać logiczne myślenie, żeby też, jeśli spotykają nas jakieś sytuacje nagłe, żebyśmy mieli już wypracowany system, jak reagować. To może takie bardziej zarządzanie kryzysowe, ale matematyka też w tym pomaga, bo przez cały okres nauczania uczymy się, jak rozwiązywać problemy w postaci zadań matematycznych. I ten schemat można jak najbardziej przełożyć na życie. A jeśli jeszcze robimy to w postaci notatek graficznych, no to możemy o wiele łatwiej zarazić inne osoby. Właśnie, notatki. Czym pomaga nam rysunek? Umiejętności ładnego rysowania, może nawet nieładnego, tylko umiejętności
wykorzystywania tego rysunku w sporządzaniu notatek, w rzeczach, które robimy na co dzień. Jakie pozytywne efekty możemy zobaczyć? Ja myślę, że najbardziej jest to taka kreatywność, bo najlepiej jest notować na bieżąco. Nie muszą to być ładne rysunki. To musi być coś, co do mnie przemawia, że jak ja spojrzę na tę notatkę za rok, to ja będę wiedziała, o co tam chodziło. Więc to są moje skojarzenia. Wyrabiamy sobie szybką reakcję na dany temat. Czy jak myślimy, że mamy jakiś pomysł, no to najczęściej widzimy tą żarówkę. Tak? I wtedy gdzieś tam się nam zapala żarówka. Więc myślę, że to najwięcej pomaga w kreatywności i w szybkim myśleniu. Czyli w trakcie takich konferencji jak Effect Toastmasters, na której gościmy, rozumiem, że notatki przygotowujesz kolorowo, masz przy sobie kredki, mazaki i w trakcie warsztatów sporządzasz takie kolorowe rysunki, notatki, aby lepiej to zapamiętać, tak? Oczywiście, że tak. Wystarczą dwa kolory. Na przykład zielony z czerwonym ja strasznie lubię łączyć, chociaż one są sobie przeciwstawne. Do tego czarna kreska i wystarczy. I jak spojrzę na taką notatkę za rok, to będę wiedziała, że były tutaj mega emocje i że było bardzo fajnie. Dobrze, a powiedz Aniu, gdzie możemy Cię spotkać na co dzień? W jaki sposób możemy czerpać Twojej wiedzy? Wspominałaś o grupie na Facebooku. Czy tam możemy dołączyć, czy może są inne kanały, gdzie możemy Ciebie śledzić, na których możemy Ciebie śledzić? Mam fanpage firmowy, który się nazywa Nauka Marzeń. Można też polubić moją stronę Stężewska Anna. Tam umieszczam różne rzeczy dotyczące mnie. Najwięcej rysunków jest na Nauce Marzeń i takich ciekawostek matematycznych. Także jak najbardziej zapraszam na Naukę Marzeń. Również serdecznie zapraszamy. Link znajduje się w opisie, także możecie już podpatrywać pracę Ani. Także Aniu, dziękuję Tobie bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że dzięki temu skłonimy kilka młodych, szczególnie osób do tego, aby uczyły się matematyki, aby wykorzystywały rysunek w praktyce. Czy jeszcze chcesz coś dodać na zakończenie? Swoje motto albo zachętę dla moim osób takim największym, moim największym mottem życiowym jest to, że kto chce, to szuka sposobu, a kto nie chce, powodu. I ja należę do tych osób, gdzie szukam tych sposobów, a nie powodów. Także do dzieła! I z tym Was zostawiamy. Dziękujemy jeszcze raz Aniu za wywiad. Do zobaczenia. Widzimy się już niebawem w trakcie kolejnego wywiadu. Cześć! Pa!